Witam się, witam, kochani. Przychodzę do Was z ponownym losowaniem, ponieważ widoczna tutaj Anna Chłupczak miała 3 dni na zgłoszenie się i niestety nie zgłosiła się, więc szybciutko przechodzę do wylosowania kolejnej osoby. Może tym razem osoba, którą wylosuję, się zgłosi. Nie będę miała takiego pecha, że się nie zgłosi. Jest mi bardzo przykro, że się pani Anna nie zgłosiła, no ale niestety procedury są takie, więc wylosujemy kolejną osobę. Karteczek nie wyrzucałam, więc są wszystkie te osoby, które brały udział w konkursie i bierzemy. Kogo sobie tu wybierzemy? Ciach. Kogo my tu wybierzemy? O. I zobaczcie, wygrywa pan Edward Kaczmarek losowanie. Także czekam, panie Edwardzie, na zgłoszenie się, żeby nie było tak jak z panią Anną. I oczywiście gratuluję. A was, kochani, zapraszam na dalszy ciąg filmu. Także, kochani, dzisiaj będzie kolejny test konserwy rybnej. Zapraszam do dalszego oglądania. Mam nadzieję, że pan Edward zadeklaruje się po odbiór nagrody. Ja jakiś czas temu chyba, pan Edward kiedyś, dawno temu też coś wygrał chyba w konkursie ogrodniczym, także proszę o kontakt pana Edwarda Kaczmarka i do zobaczenia, a was zapraszam na kontynuację tego filmu. Witam serdecznie kolejnego wieczoru na moim kanale i dzisiaj na tapetę lecimy z kolejną konserwą rybną, tym razem filety z magrali w sosie pomidorowym, również z firmy Łosos. 175 gram produktu. Składniki. 55% filety z magrali, czyli taki sam skład jak był śledź w sosie pomidorowym. 55%. Północno-wschodni Atlantyk. Z makreli i tutaj mamy ile sosu pomidorowego, składniki, filety z makreli, sos pomidorowy, woda, koncentrat pomidorowy 30%, plus pozostałe składniki, olej roślinny, rzepakowy, słonecznikowy i tak dalej. 175 gram produktu. Wartość energetyczna 752 kalorie w 100 gramach produktu. Tłuszcz, kwasy tłuszczowe, glutenowodany, cukry, białko, sól, kwas tłuszczowy, w tym kwas alfa-linolowy, w tym kwasie inne kwasy. Tutaj widzicie 0,2 grama. Data. Chyba spożycia to jest, tak? 12.2026. Termin ważności. No dobra, to otwieramy. Mam tutaj dwie sztuki dla moich chłopaków. Dzisiaj na kolację zawiera omega 3. Można sobie jakąś cebulkę dokroić, ale moi chłopaki nie lubią, więc będzie to leciało tak jak jest i zobaczymy, ile tej ryby będzie, bo śledzia było sporo, czy filetu z makreli w sosie pomidorowym również będzie dużo. No dobra, mamy otwartą pierwszą puszeczkę, prezentuje się tak, dosyć gęsty, widać ten sos pomidorowy. No, przewiduję, że tej ryby tutaj jest mniej jak było śledzia, ja teraz spróbuję.
sosu najpierw. Intensywnie pomidorowa, ale ogólnie dobry sos. Dobre, makrele to głównie znam wędzoną. Jeszcze przyznam, takiej nie jadłam. O. Rybka. Jeden fajny kawałek, spróbujemy. Czuć ten smak fajny. Makreli, powiem wam. Fajny smak. Na szybką kolację lub śniadanie. Jak dla mnie, to ja bym sobie jeszcze cebulkę tutaj dokroiła. Wiadomo, że moje dzieci nie lubią. Mamy pierwszą otwartą. Zaraz przełożę na talerzyk i zobaczymy od razu dla porównania, czy w drugiej puszce też będzie taka sama sytuacja, że jest tutaj tej ryby dotąd, widzicie. Tu dotąd, czyli przewaga tutaj jest sosu pomidorowego. Dobra, to ja to wykładam i zaraz otworzę drugą. Zobaczymy w drugiej, jak to się przedstawia. I tak, druga puszka też tak samo. Zobaczcie, ile tu, ile tu. Czyli można powiedzieć na połowę puszki, bo z jednej strony trzecią część, na drugiej stronie trzecią część. Jeszcze może pokażę, jak to się prezentuje na talerzu po wyjęciu. Fajnie czuć ten smak makreli, ale akurat tutaj z rybą się nie popisali. Tej ryby powinno być na całą puszkę. Śledzia zdecydowanie było więcej, śledzia w pomidorach. Niestety makreli pożałowali, nagonili sosem. Kiedyś mi się wydaje, dawniej, dawniej, z czasu mojego dzieciństwa tych ryb było więcej w puszkach, no ale wiadomo, na czymś trzeba przeoszczędzić. Gramowość się zgadza, a pół na pół, można powiedzieć, ryby i sosu. No dobra, to na tyle. W tym odcinku żegnam się i do następnych filmów.